A wiesz co, mam takie sobie wrażenie, że to, co trzymam w ręku, to jest taka twoja pamiątka z tego roku. Jak gdyby takie dosyć grube podsumowanie tego, co się działo, bo wokół tego to się działo w cholerę. No tak, to prawda. W ogóle mało, że y, dzieje się zawsze dużo wokół zorganizowania dużego koncertu, mhm. gdyż to tak, potrzebny był festiwal. W innych okolicznościach tak. plaża Wisła, płocku. Co tam te jest? Trzeba organizować było i rejestrację audio, i rejestrację wideo, i to jeszcze rejestrację audio i wideo zespołu, który ma traumę po poprzednim naszym podejściu bardzo nieudanym. Mhm. Ile? Trzy lata temu? Piękny koncert, zagraliśmy, wszystko w 2012. Piękne, no. wszystko cudnie. No natomiast właśnie tam. Na etapie rejestracji przez osoby trzecie to zostało położone i traumę mamy. Więc tutaj do tego stopnia histeryzowaliśmy, że nawet się okazało, że podwójny sprzęt audio był. Mhm. Zdublowane rejestratory, całe dwa zestawy były. W razie gdyby coś się zabanglało. Tak, dokładnie. I na dodatek jeszcze się okazało, że Festiwal nam odwołali, na którym to mieliśmy nagrywać, bo w Węgorzewie mhm. mieliśmy grać. No, odwołano. Ja próbowałam po innych festiwalach. Udało się z Summer Fall Festiwalem w Płocku. I no, nie no, tak generalnie efekt jest miodzio. A Ale to miodzio. jeszcze wokół tego materiału też było trochę dłubania. Mówię o materiale ze Scarlet, bo e, tutaj jest też... E, ten materiał, który został zarejestrowany w Izabelinie, jeśli się nie mylę, to tak. był Izabelin. A natomiast... 20 lat temu. No, natomiast brzmi to jak nie 20 lat temu, a dziś. No tak, bo trzeba było w ogóle, właśnie od tego nie zaczęliśmy, płyta Rescarlet, którą masz w ręku, to jest boks dwupłytowy, choć ja uwiarygodnię słowa prezentacją, dwie Tadam. płyty, Tak. i to jest ten materiał sprzed 20 lat, z 95, to jest zapis audio tego koncertu jubileuszowego z roku 2015, i ta stara płyta Scarlett została bardzo pięknie zremasterowana przez Mariusza Kumalę, gitarzystę Kloster Keller, no tak pod te 20 lat później, pod dzisiejsze czasy. Brzmi szerzej, piękniej, a, ale w ogóle nie straciła charakteru tamtej płyty. No właśnie, bo tobie to jak się wraca do, do tekstów, które były wtedy... Ja wiem, no część przetrwała, wybrane numery przecież były grane do dzisiaj, to są żelaznym punktem. No kilka tak. Kilka tak, no, ale nie w całości. No, nagle musiałaś wrócić do... Do, do całego spektrum skalę. No natem, natomiast teksty, jakie ja piszę, to są takie dosyć y, uniwersalne w każdej chwili mm -hmm. teksty, bo ja y, opisuję wnętrze człowieka, y, ewolucję różnych stanów emocjonalnych, y, ewolucję różnych spojrzeń na jakieś rzeczy y, u człowieka pod wpływem różnych czynników do, dojrzewania, a także mm -hmm. jakichś tam realiów zewnętrznych. Y, opisuję po prostu ludzi, a ludzie to są ludzie. Zawsze, zawsze. Ludzie są w środku ludźmi. Ja... i te teksty są aktualne wszystkie, jak najbardziej. A powiedz mi, jak podeszłam nas... do tego y, tak, że y, nie, nawet nie myślałam o tym, że to jest stary, stary, że to no. jest aż tak stara płyta, bo w ogóle do mnie nie dociera, że jakąś płytę dwudziestoletnią mam na koncie. Nie mówiąc o tym, że mam nasza pierwsza, to już w tym roku obchodzi jubileusz ćwierć wiecza. Oj tam, oj, tam, ale to wrócimy do trasy zaraz, no. spróbujesz opowiedzieć, co się działo na trasie. I, i, i ja, no, jak to z utworów swoich no. podeszłam, natomiast rzeczywiście niektóre z nich były 100 tysięcy lat niegrane. To trzeba było sobie przypomnieć. Chłopaki się musieli nauczyć no. grać czasami od nowa. No tak, tak. Ja nawet śpiewać się musiałam nauczyć od nowa. Tak ze dwóch utworów, które, których chociaż czy ja wiem, nie. Linie melodyczne to pamiętałam. No, teksty tam tu i ówdzie yy, musiałam się nauczyć od nowa. No ale nie tragedii nie było. Nie było żadnych tam traumatycznych historii. W sensie, nie. o kurwa, co jest, ja co ja wymyśliłam, jak ja to teraz to zaśpiełam, nie, co ja co zrobiłam. No owszem, niektóre utwory. W niektóre utwory weszłam od razu, jakbym wczoraj z nich wyszła, niektóre no może mniej. Hmm. Tak, już bym ich tak nie zrobiła po prostu, ale Oczywiście zagraliśmy tę płytę tak, jak ona była, całą, z, lek, lekko, lekko tu i ówdzie zmieniając. No tu i ówdzie, mo, tu i ówdzie mocno, bo numer tak się boje, bólu w takiej mocno innej wersji. Czy ten szasza, mhm. wyszlachetniony w porównaniu do jakiejś takiej śmiesznej, tej starej wersji. Ale tak no, oddaliśmy część tej płycie, jak należy. Wydaje A, mi się. Powiedz jak na takim, bo wiesz co, zakładam, że na koncertach mogłaś zobaczyć osoby, które w momencie, kiedy się Scarlett ukazywała, to za przeproszeniem waliły w pieluchy jeszcze. E, no jak najbardziej, albo ich w ogóle nie było. Albo ich nie było i dla mm. nich dzisiaj to, wiesz, oni przyjmują taką płytę, e, jako by ona teraz się im objawiła. Zwłaszcza, że tam w ogóle niezła była jazda w czasie tego koncertu w Płocku, bo konferancjer cały czas zapowiadał, że yy, i w trakcie festiwalu, że będzie Kloster Keller, który zagra swoją nową płytę Scarlet. Ku wielkiej radości odbiorców. Mm -hmm. Tak nas yy, właśnie zapowiadał. Yy, no Dużo młodych jest, którzy no też nie wiem, gdzieś na fejsie i tak dalej to musi do ciebie docierać, że Tak, wiem. No oni słuchają tego no, i traktując to jako płytę, która że tak powiem wyszła w momencie, gdy ją usłyszeli po raz Aha. pierwszy. No i co? I dobrze. A bardzo się różnią odbiory, odbiór tych osób, które dzisiaj ją jak gdyby łykają jako jako zupełnie świeży materiał od tego jakie były odbiory 20 lat temu. Jesteś w stanie to porównać? Robi jakieś inne wrażenie ta płyta? Nie. Wydaje mi się, że nie. A to świetnie świadczy o materiale. No, no prawda tak, tak, nie? tak. Ale w ogóle jeszcze a propos młodych y, powiem jedną taką ciekawostkę. Y, perkusista, y, który nagrywał teraz gra w Kloster Keller, mm. nagrywał tę płytę Adam. Y, to gdy nagrywaliśmy demo 21 nawet lat temu, bo to wyszła w 95, demówkę nagrywaliśmy y, w 94. Y, to on z nami tam był, i z naszą taką piękną fanką Mariolą. Chodził opiekowała za chwili. rączkę, tak. Chodził dzielnie za rączkę tam wokół studia, a nie było to byle co, bo się dopiero właśnie chodzić nauczył. A tak. czy to nie było tak, że tam jeszcze z tą perkusją? Mówił już o samym instrumencie, że to jest jakaś ciekawa historia. Z perkusją z Adama. Aha. No bo tu, aby wyjaśnić dziwne nasze tu dialogi, to Adam to jest syn mój i ówczesnego basisty Krzyśka Najmana. Basisty, który także nagrywał w Klosterkeller tę starą płytę Scarlet. No Adam mhm. ma teraz 22 lata. No i te, wtedy. Y Świeżo nauczony doskonalił sztukę chodzenia, a teraz gra na bębnach. Y historia z bębnami Adama, rozumiem, tak? No, robiłam co mogłam, żeby mój syn nie został perkusistą. No to słabo to... Ci powiesz. No i właśnie y został perkusistą. <laughs> a y tak, w domu mnóstwo gitar zawsze było, klawisze, gitary basowe, no, mikrofony. A nie, ten ciągle stukał jakimiś patyczkami gdzieś w coś. Zapisywałam go do Domu Kultury na klawiszki. No a chciałam, żeby został muzykiem, bo widziałam, że ma po pierwsze tendencję w tą mm -hmm. stronę, a po drugie, no chłopaczyna ma talent y, niewąski do muzyki, nie tylko mm -hmm. do bębnów. On ma genialny słuch, on fajne rzeczy komponuje. Y, generalnie ja ciągle twardo uważam, że on ma super głos. Mm -hmm. y, bo słyszę w nim potencjał, poza tym podsłuchałam go parę razy, jak coś tam sobie podśpiewywał, ale Adam zupełnie nie ma osobowości wokalisty, bo ta wokalista musi być, ha, to ja, tada, jestem tutaj, jestem super. Adam jest raczej taki skryty, bardziej schowany, no za bębnami się czuje super. No poddałam się, w pewnym momencie się poddałam z tymi bębnami i na 15. urodziny dostał zestaw perkusyjny pierwszy, no co było robić. No to. No i gra? Jak szalony. I bardzo fajną taką rzeczą jest, że jak ukazała się płyta Red tu w ogóle dziecinka została wrzucona na głęboką wodę, bo od razu koncertówkę musiał nagrać, z której to, co nagra na bębnach, to zostaje. Nie ma tam jakichś poprawek, nic nie ma. A zarazem. Ukazała się na rynku, równo z Rescarlet, ukazała się druga płyta, w której Adam zadebiutował, tym razem studyjna zespołu Venflon, mm -hmm. w którym on grał. Stuka. Tak. No już teraz niestety nie stuka w Venflonie. El. Tak, El. nie dał rady pogodzić terminów z klostera z Venflonem, oni też intensywnie działają. No i naraz ukazały się dwie jego płyty. No ale dobra, no, koncentrujemy no, dobra. się mhm. tu niesprawiedliwie na najmłodszym, na, to, tak, na ja małolacie. na zamknąć klamrą, A tak, bo to bardzo fajnie muzycy. To spina, wiesz, wszystko się. Jeszcze jest jedna klamra fajnie spinająca. To demo, o którym mówiłam. To było y, demo nagrywane w pod Rzeszowem mhm. w miejscowości Boguchwała, w takim studio prowadzonym przez takiego młodego na entuzjastę y, sztuki mikserskiej. Mhm. I Andrzeja Karpia. I on także był taką klamrą zamykającą te 20 lat, gdyż on realizował nam dźwięk na tym koncercie, a także realizował później miks tych nagrań koncertowych w studio. To dla niego też była taka fajna wycieczka. No tak, tak. No, jakoś tak to się samo tak ładnie pozamykało. Czyli wniosek z tego, że bardzo naturalnie wynikającą z natury rzeczy nie. i wszechświata było obchodzenie dwudziestolecia Scarlet w tym roku. Pięknie, a słuchaj, jak gdybyś mogła tylko w dwóch zdaniach, mogą być podrzędnie złożone, Dobra. powiedzieć tym, którzy jeszcze nie sięgnęli po tę płytę, dlaczego powinni sięgnąć po reedycję, po Rescarlet, co byś im powiedziała? A tak szczerze. Ale jak, że znają pierwszą płytę, tak? Tą starą płytę. Tak, tak. No, moi drodzy, zobaczcie, jak wokalistka się nauczyła śpiewać przez te 20 lat, i jak ta płyta się nie zestarzała muzycznie, a zarazem jak można ją jeszcze lepiej zagrać. To jest trochę tak, jakbyś mówił o winie. No tak. Starsze tam czasami tym. wiesz. No i dokładnie tak jest z tą płytą. Sama muzyka się broni, bo to po prostu dobre kawałki, mnóstwo ognia w nich jest. To jest taka najbardziej ostra, najbardziej rokowa momentami nawet metalowa płyta Kloster Odważyłam się tutaj także zastąpić Titusa, mhm. który na Starej Scarlet ryczał w jednym utworze. Ja po tych 20 latach się odważyłam. Dobra, to ja też chcę. Także wyryczeć w tym kawałku. No, muszę powiedzieć, że coraz lepiej mi to idzie. Trasa nasza, no, teraz dobiegła końca w zasadzie, mm -hmm. bo jeszcze tylko warszawski koncert przed nami. No, już się nauczyłam ryczeć utwór zamiast Titusa, i zawsze tak żartuję, że niespodzianką na płycie Rescarlet w tym utworze jest brak gościa. Jest gościnny udział gospodarza. Tak, jest właśnie gościnny udział gospodyni w tym wypadku i gościa nie ma. Śpiewam jako niespodzianka ja. W kilku utworach są goście na Scarlet byli zaproszeni. Oryginalnie grał na Scarlet Michał Jelonek na skrzypcach. No, grałby z nami w Węgorzewie, jakby nie odwołano festiwalu. Na ten termin miał zajęty miał niestety. Tak, rzeczy. miał swój koncert. I zaprosiliśmy w związku z tym Kasprola mm -hmm. na skrzypce, no, który jest świetnym skrzypkiem. I sprawdza się jak najbardziej, sprawdził się. <laughs> Także Yahyar Irani, czyli prawdziwy Irańczyk, prawdziwy Pers, mm -hmm. zagrał na Santurze, takim. W takich bardzo fajnych orientalnych cymbałach udzielił się głosowo, pokazując, jak naprawdę powinny wyglądać orientalne wokalizy. No tak, ja przez niego przestałam śpiewać orientalne wokalizy. Jak kiedyś mi, ja mu z dumą coś tam zaśpiewałam, niby orientalnego, chyba o wokalizy do utworu naszego takiego, Jihad Starego. A on tak, ja chciałam się mu pochwalić, jaka ja jestem fajna, że też tak fajnie śpiewam. A on tak, ja zaśpiewałam, on tak, no. Widzisz no, nie no spoko wiesz, bo wiesz Anka, no bo w tym to się trzeba urodzić, tym trzeba nasiąknąć od dziecka. A ja tak, czyli mówisz, że to nie wyszło mi tak do końca. Ale nie przejmuj się Ania, nie przejmuj się. Spoko, no bo to wiesz tam, on tak i tak zaśpiewał, tak sobie coś tam. A ja mówię, ups. Ja mówię, jak ja przez ciebie zakończyłam śpiewanie wokalist orientalnych. Nie, bo Ania, no tym trzeba nasiąknąć. Zrozumiałam, że to, co nam się wydaje takie super, to dla niego to tak rozpaczliwie zabrzmiało. No, ale on tutaj zaśpiewał swoim tym prawdziwym zaśpiewem takim faktycznie. No, i, jeśli chodzi o gości jeszcze. Dwie dziewczyny. Na chórkach Patrycja. No, y no fajna, młoda, mhm. zdolna wokalistka. Po prostu. Mhm. Sympatyczna szalenie osoba. Której pewnie jeszcze usłyszymy zaraz gdzieś. No, no, myślę, że tak. I yy, na płycie audio to widać ją tylko na zdjęciach w książeczce. Na wideo będzie widać Apsara, yy, tancerka orientalna, która tam naprawdę zrobiła mnóstwo super roboty, zwłaszcza na takim jednym utworze instrumentalnym, na którym ja pobiegłam, przebierałam się. Ona tam przejęła prowadzenie na scenie. No i yy, Wbiła ludzi w glebę kompletnie, tańcząc takimi skrzydłami połyskującymi yy, turkusowymi. No, coś genialnego. No to trochę tak, jakby oglądać teledysk na żywo, taki robiony ad hoc. Ale no, to sobie no tak, do, ten, tak, tak, tak. Tak. tak sobie to wizualizuje. Ale wiesz, co powiedz mi, bo są takie sytuacje, w której zespół, który ma już jakiś dorobek, i jeżeli się chwali i powraca z koncertową wersją pełnego albumu swojego jednego z, jeśli wraca z re czyli w waszym przypadku z Rescarlet, to ja zawsze odnoszę takie wrażenie, że za chwilę musi wrócić, musi się objawić czymś nowym. No i chcemy, oczywiście, że chcemy. Tak generalnie to my jako Kloster Keller, jako muzycy w zespole, to my patrzymy w przód. Natomiast tutaj to jest naszego menadżera efekt działań intensywnych. On się uparł na promocję tej płyty, pod, tej, tego jubileuszu dwudziestoletniego i nas przekonał, Aha, po prostu nas fajnie. przekonał. Bo na początku to ja mówiłam, a idź mi, nie będę żadnych tu starych płyt grała. Poszedł, won. Zwłaszcza, że Scarlett nigdy nie była moją ulubioną płytą Kloster-Kellera. Aczkolwiek mnóstwo ludzi właśnie tę płytę wyróżnia na pierwszym miejscu, no no dobra, takie mają no prawo. W ustach się nie dyskutuje, no pewnie. Ale jak przekonał mnie ten menadżer, zwłaszcza, że w trakcie jeszcze tu negocjacji z nim, ja twarda była mnie miętka, tak by to nie przeszło, natomiast w pewnym momencie zaświtało mi coś w głowie. Choroba. Przecież w tym roku jest także 25-lecie tej pierwszej płyty Purple. I tego już nie zniesę, jak mi każą grać w węgorzewie. Parpla. Bo tak y, uważam, że jak wartością tej płyty jest wielka energia w nią władowana, tam przebija ona i zapał muzyków coś, to ona jest dosyć słabą płytą, bo myśmy wtedy jako zespół byli... Na początku zrobiłem. No, tak, tak. Także no, płyta wywołała wtedy no szał. No. no nie, no wtedy tak, ale to ćwierć wieku temu było. Ja mam problem ze słuchaniem jej, bo ona jest, zwłaszcza wokalnie, no jest tak słabo zaśpiewana. I tak sobie pomyślałam, jak ktoś wpadnie na pomysł, żebyśmy jeszcze świętowali to ćwierćwiecze, to ja lepiej zaangażuję się z całej siły intensywnie już lepiej w promocję tej Scarlet, mm -hmm. to może sobie nikt nie przypomni. I przypomnieli sobie. Nikt sobie nie przypomniał. No, nie. Nie, nie. To masz taką małą Wiktorię. No bo to ja tak z dnia na dzień nagle. I tak tak, gramy Scarlett, super, tu ja mam pomysł na coś tam, wiesz. No takie lekkie zdziwko zapanowało, skąd tutaj Janki nagle taka, taka energia, no ale dobrze, odciągnęłam uwagę. No a, a potem, jak to, że no nie, baby są takie trochę tegest, to mi nagle przeskoczyło stwierdziłam, że trasę jesienną, na której oczywiście promocyjnie będziemy grali jubileuszową, całą płytę Scarlett, no to jak już będziemy grali Scarlett, to zagrajmy i Purple. I trasa była podwójnie jubileuszowa z okazji 25-lecia Purple, 20-lecia Scarlet, czyli w sumie jubileusz 45-lecia. No taki dosyć yy, abstrakcyjny żart. Nie wszyscy złapali, no ale to przykro mi bardzo. Ja, to, ja, to, <laughs> znaczy, ja ci to potem powiem, czy mi się skojarzyło, nie będę tego robił już Nie, ja wiem z czym się mogło skojarzyć tak, że to są z okazji moich 45 urodzin, takie były wersje. A co najgorsze, na takie coś strasznego nie wpadłam. 45-lecie, że to jest niby mojego y, debiutu estradowego. No już bez przesady do choroby. No. Nie, to ja nie to. Tak ja że... miałem bardziej pojechane skojarzenie, ale nie, nie, no, no, mógł, nie, nie, mógł, mógł. nie zrobię ci tego przed nie, kamerą. No, a na ucho no. mi powiedz najpierw. Bo mi się... no. A to może nie, to tak no, rzeczywiście ci ja ci nie że nie, 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 nie? Tak No, to mhm. bzdura. Ale tak mi się przypomniało, bo jeździłem na wakacje na wieś. Rozumiem, rozumiem. <laughs> mm -hmm. Dobra, y, bo co, żeśmy mówili coś o... Ja. Pewnie, nie było tego. Yy... Nowe rzeczy. Kiedy nowe Cluster Color i dlaczego tak późno? No właśnie, bo z tym składem były jakieś mhm. ciężkie jaja. Już nie chcę mi się już gadać. No. Bo, to, bo to jest dom wariatów w klosterkach. Ale jest non stop dom wariatów i, i takie jakieś. Yy, nie wiadomo, co było. Mhm. Yy, no, jak robić nowe rzeczy, kiedy nie wiadomo, jaki jest skład. Teraz Mariusz jest w zespole niby i jakoś tam coś, dogadywania jakieś już tam są, coraz bardziej. Yy, no, i liczę na to, że w tym składzie zrobimy w przyszłym roku nową rzecz. Tylko tak, ja muszę, i to już nie ma siły, bo już mnie to też wściekło, muszę to moje solo dokończyć i to planuję zrobić. W pierwszej kolejności. Tak, tak, tak. Jakoś tak, nawet tam w trakcie świąt, jakoś się m, zacznę może w tym. Takie mam przynajmniej pobożne bo życzenia, są moje. Ehm, Te. Czyli jest taka, jest taka e... szansa, że jak wy to oglądacie, to Ania siedzi już w studio. Nie, nie, nie w studio. Ja muszę tam ty... ślady po... no, no w każdym razie wziąć się za tą solową moją płytę. Chciałabym ją, żeby ona wyszła na początku roku, a potem jakoś żebyśmy na przykład w lato nowe numery Kloster Kellera ponagrywali i żeby trasa była z nową płytą Kloster Keller. To są moje życzenia, tak bym, to są moje marzenia wręcz. Mhm. A jak będzie, nie wiem. Natomiast y, pierwszą jaskółkę już y, słyszałam, gdy wchodziłam do klubu w Słubicach. Y, teraz y, na koniec trasy y, graliśmy tam. Oni już y, na scenie grali próbę. Ja nagle usłyszałam fajny numer taki leci. Pomyślałam, że to y, ktoś puścił. Mechaniczna, tam, muzyka. mechaniczna, a to byli oni. Grali jakąś bardzo fajną taką improwizację. Ja się później zapytałam, i to wy byliście, no, no, fajne? Ja mówię, wow. Pierwsze coś słyszałam. O takie kurde. transowe, takie odjechane, takie, no, no ciekawe. No, no też się Ja ci życzę, żeby ci się twoje życzenia i marzenia spełniły w takim układzie, no bo to będzie dobre dla nas. Będzie no. pierwszy materiał. W sensie, że w tej kolejności, że solo, solo a potem y, pieprzo. No, no tak, to, no dobrze. Jakbyś dobrze pan dać ci wódki tak. Tak, ja już nie mogę, bo morskość, ale to wiesz, jak gdyby ten. Więc... Wódki bezalkoholowej ci dać. Y... Nie gazowane. Nie gazowane oczywiście. Do zobaczenia na gdzieś. Pamiętajcie.